Witam. Sok Fortuna, burak, czarna porzeczka, czyli ciekawe połączenie. Widać, że Fortuna koszt około 2 zł, ponad około 3 bardziej. Fortuna eksperymentuje z nowymi smakami. Nie czuć w tym buraka. Sok jest na pewno zdrowy. Niby bez konserwantów, bez niczego. Samo zdrowie. Burak jest bardzo dobry dla zdrowia. Czarna porzeczka też jest niesamowicie bardzo dobrym owocem, z którego soki powinno się pić. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, no świetne połączenie w tym momencie dla zdrowia. Jak tu piszą, sok z warzyw i owoców. I czego by można było się spodziewać? No, buraka ćwikłowego, najwięcej czarnej porzeczki. A tu przeciel jabłkowy 40%. Czyli tak naprawdę największym składnikiem soku z buraka i czarnej porzeczki jest przeciel jabłkowy. Zagęszczonego soku jabłkowego 27%, woda i przeciel z buraków 5%. Ciekawe, o, z buraków ćwikłowych i zagęszczonego soku z buraków ćwikłowych. Ile pisze? 5%. Przeciel z czarnych porzeczek 3%. 3%. Więc takie, no, z warzyw i owoców, no to, no, nie wiem, takie trochę śmieszne, bo tak naprawdę wygląda na to, że najmniej w tym jest buraka i czarnych porzeczek później, a tak naprawdę najwięcej soku jabłkowego, no i wody, no wiadomo. Fortuna, chorza Warszawa. No tam na pewno nie rozsuwają tych soków. Ale cóż, spróbujmy. Soczek ma jaką datę ważności? 05.2025, czyli taki ponad rok, można powiedzieć, albo niecały. Mamy obecnie lipiec 2024. Dobra, próbujemy. Soczek jest na pewno taki dosyć, jest słodki. Czuć w nim na pewno czarną porzeczkę. Patrzymy zawsze przy zakupie, czy na klęka nie jest wypukła, żebyśmy wiedzieli, że nie był otwierany. Sok jest słodki. Czuć w nim czarną porzeczkę. Nie czuć w nim właściwie w ogóle buraka. Na pewno czuć w nim jabłko. Sok jest taki, nie jest zbyt gęsty. Jeśli chodzi o sam smak, nie jest to zły smak. Czy po soku z buraka można się spodziewać takiego smaku? Raczej nie. Gdzieś tam jakiś delikatny posmak, że to burak. To na pewno można byłoby powiedzieć, ale nie jest to żaden smak dominujący. Najbardziej czuć tą czarną porzeczkę, to fakt, ale czuć również jabłka. Jednak miszmasz tych smaków jest na tyle duży i dobry, że niekoniecznie można wyczuć, co to dokładnie jest. Czarną porzeczkę czuć na pewno wyraźnie. Sok z czarnej porzeczki, ale są taki, wiadomo, rozwodniony mocno, choć tak naprawdę to nie tyle rozwodniony, czy raczej pokrywają go inne smaki w stylu właśnie jabłka czy buraka, którego raczej nie czuć. Ja piłem też soki z buraka ćwikłowego Fortuny i naprawdę mi ten sok dobrze smakuje. Nie jest taki słodki, bo ten jest dosyć słodki. Ale jak kto lubi, ja raczej rzeczy słodkie lubię aż za bardzo niestety, więc mi to nie przeszkadza czuć czarną porzeczkę. Ogólnie sok dobry, na pewno zdrowy, warto go pić, można go polecić. A czy te smaki przetrwają w ogóle? Bo po prostu widzę, że w tym momencie zaczęła Fortuna eksperymentować z takimi dziwnymi smakami. Pojemność butelki 330 ml,
szkło i tak dalej. 300 ml, przepraszam, 300. Ja myślę, że burak ćwikłowy się przyjął i tak dalej, ale tej malinie po rzeczce, szczerze mówiąc, chyba długiej kariery nie wróżę, bo to jakieś takie... Jednak mimo wszystko dziwne połączenie, choć sok, no sok nie jest zły, smakuje dziwnie, ja go polecam, ale myślę, że na rynku, że jest to tylko taki eksperyment dosyć ciekawy, bo raczej tak zdrowy miszmasz, mieszanka ciekawych smaków, można by powiedzieć w tym momencie. Sok z buraka, który nie smakuje jak sok z buraka, a głównym składnikiem jednak mimo wszystko to jabłka. Więc zapraszam do spożywania soków. Nie są złe i polecam oglądać, subskrybować i lajkować moje filmy. Dziękuję bardzo.